na terenie Rosji, 38 metrów nad ziemią, rozerwany został w wyniku dwóch wybuchów samolot z polskim prezydentem na pokładzie i elitą niepodległościową tego państwa. Ale to był dopiero początek koszmaru, w który aż trudno uwierzyć, choć rozgrywa się na naszych oczach. Zachowanie najwyższych władz po śmierci prezydenta jest nieludzkie, 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 powtarzam, nielogiczne i po prostu nie mieści się w głowie. Cała historia działań i wypowiedzi Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego każe podejrzewać, że ci ludzie byli nie tylko przygotowani, ale także przeszkoleni w zagwarantowaniu rosyjskich wpływów w Polsce po fizycznej eliminacji polskiego prezydenta. To była zbrodnia! 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 A oszołomy z mediów usiłują zakneblować nam usta. Nie damy sobie zakneblować ust i krzyczymy do wszystkich oszołomów, oszołomów, którzy nie potrafią kojarzyć faktów i nie potrafią logicznie myśleć, nie uczą się historii. To była zbrodnia! 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 Mamy do czynienia ze stanem zagrożenia bytu państwowego. Media i sądy są na usługach władzy, która działa na szkodę społeczeństwa. Dlatego sami musimy się organizować. Według polskiej konstytucji jesteśmy obiektem fizycznej agresji, przed którą musimy się fizycznie bronić. Ponieważ nie można liczyć na skorumpowaną prokuraturę i sądy, tutaj w sposób symboliczny, ale także stanowiący prawo, odwołuje się bezpośrednio do was, jako do świadków ponad dwuletniej historii. Zostaną tu wymienione nazwiska osób odpowiedzialnych za sprawy związane z działaniami państwa w kontekście śmierci polskiego prezydenta na terenie Rosji. Was proszę o osąd, o wyrok, zgodnie z waszym sumieniem, przekonaniem i wiedzą. Tak jak ławników, którzy od dwóch lat obserwują bieg wydarzeń. Po wymienieniu nazwiska będziemy odpowiadać winny albo niewinny działań na szkodę narodu polskiego. Donald Tusk. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Winny. Bronisław Komorowski. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Paweł Graś. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Tomasz Arabski. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Bogdan Klich. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Radosław Sikorski. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Andrzej Seremet. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Ewa Kopacz. Winna działań na szkodę narodu polskiego. Ludzie odpowiedzialni za fizyczną eliminację głowy państwa, prezydenta Polski, powinni ponieść najwyższy wymiar kary. Nikt w Polsce nie może być przeświadczonym, że zdrada państwa pozostanie czynem bezkarnym. Zdrajcy! Zdrajcy!